10 listopada 2018 roku mieliśmy do czynienia z zawieszeniem wiechy na najwyższym budynku kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. A ja rozmawiam z panem profesorem Grzegorzem Nowikiem z muzeum. Witam pana. Dzień dobry. Muzeum ma pełnić rolę edukacyjną, przypominać o roli marszałka, no ale nieprzypadkowo właśnie to miejsce zostało wybrane. Zostało wybrane ze względu na historię. Dlaczego właśnie ten obiekt pełni tak ważne miejsce w historii dzisiejszej Polski? W 21 roku stary budynek kolejarza został zakupiony przez panią Aleksandrę Szczerbińską, która potem poślubiła Józefa Piłsudskiego. Ta willa drewniana nosiła nazwę Otradno, czyli przyjemnie po rosyjsku, i od tego pochodzi jej tłumaczenie, czyli Milusin, miejsce, które jest miłe. I na terenie tej działki, obok dawnego drewniaka, ze składek żołnierskich, Komitet Żołnierza Polskiego wybudował dom, który był darem wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego dla zwycięskiego wodza naczelnego, i został mu on podarowany i zamieszkał w nim Józef Piłsudski w 1923 roku. Ten dom jest do pewnego stopnia symbolem dla człowieka bezdomnego, jakim był Józef Piłsudski, symbolem odzyskanego nie tylko własnego domu rodzinnego, ale i takiego wielkiego domu ojczystego, czyli ojczyzny odrodzenia Rzeczypospolitej Polski jest symbolem. Muzeum zostało utworzone 10 lat temu decyzją władz państwowych Rzeczypospolitej jako struktura, która jest zorganizowana przez dwa podmioty. Z jednej strony jest Ministerstwo Kultury reprezentujące władze państwowe, a z drugiej strony jest Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, która wniosła jako wiano do tego muzeum cały dworek, no i wiele, wiele oryginalnych pamiątek, które zostały uratowane w 1939 roku z Muzeum Belwederskiego, przechowane podczas wojny za granicą i powróciły razem z rodziną Józefa Piłsudskiego po 4 czerwca 1989 roku do wolnej III Rzeczypospolitej, i one dzisiaj stanowią o tym, no powiedzmy, najbardziej wartościowym, najbardziej treściwym wkładzie w to wszystko, co się znajduje w muzeum. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to jednak nie tylko zabytkowy dworek. Dworek jest tylko częścią całego kompleksu, który właśnie teraz powstaje. Co ma się na ten kompleks składać? Więc przede wszystkim jest to 4-hektarowa działka, która tworzy kształt, możemy powiedzieć, taki romboidalny, jak latawiec dziecięcy. Jest to duża leśna działka, na której znajdują się 3 historyczne obiekty, a więc ten najstarszy drewniak pochodzący jeszcze z okresu sprzed I wojny światowej, to jest ten budynek, który nabyła pani Aleksandra Szczerbińska. Następnie jest sam dworek Milusin, nieduży dworek, około 200 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej. Następnie jest Willa Bzów, to jest budynek przedwojennego funduszu wdów i sierot. No i jest ten nowoczesny kompleks muzealny, którego budowę, można powiedzieć, w stanie surowym, zamkniętym zakończyliśmy w roku bieżącym. On został zaprojektowany przez wnuka marszałka, przez Krzysztofa Jaraczewskiego. I ten budynek jest dosyć specyficzny. Większość tego budynku jest usytuowana pod ziemią. Chodziło o to, aby jego bryła, wielkość, gabaryty, no bo ma pełnić rozmaite funkcje, aby to wszystko nie przytłoczyło i całego, powiedzmy, krajobrazu kulturowego tej właśnie historycznej enklawy, tej działki z tymi 3 niewielkimi budynkami, ale również w samym Sulejówku, żeby nie było nagle wielopiętrowym budynkiem, ponieważ on jest zagłębiony blisko 20 metrów pod ziemią i tylko 20% tego budynku wystaje na zewnątrz. Natomiast główna hala ekspozycyjna, magazyny, wszystkie pomieszczenia techniczne będą znajdowały się i już się znajdują pod ziemią, bo budynek już jest w tym stanie surowym zamknięty do 10 listopada. Teraz trwają prace instalacyjne, tak abyśmy mogli w przyszłym roku, w 2019, to muzeum otworzyć.
Cóż więc będzie czekało na zwiedzających? Z jednej strony zabytkowy dworek przypominający życie marszałka, z drugiej strony liczne pamiątki z tamtej epoki, ale także wystawa historyczna, tematyczna, przypominająca dzieje Józefa Piłsudskiego. No więc właśnie, będzie to pokazany cały życiorys i dokonania Józefa Piłsudskiego na tle epoki i tą osią programową, która będzie wiodła zwiedzających, są główne założenia jego myśli polityczne, więc walka o niepodległość, o budowę demokratycznego państwa, o realizację reform społecznych. Eksponaty muzeum to przedmioty bardzo różnego typu, ale także różnej wagi, bardzo często bardzo ważne dokumenty. Mam tutaj na myśli chociażby dokument z 11 listopada 1918 roku. Tak, to jest dokument, dla którego świętujemy co roku rocznicę odzyskania niepodległości. Ten dokument to jest akt, dekret Rady Regencyjnej, dokładnie z 11 listopada 1918 roku, w którym Rada Regencyjna przekazuje dowództwo nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ to powstała w ten sposób pierwsza, niezależna od jakiegokolwiek zaborcy, władza, która sprawowana była w stolicy państwa, a władzy tej podporządkowali się wszyscy dowódcy wojskowi, całe istniejące ówcześnie Wojsko Polskie i rządu Rady Regencyjnej w Warszawie, i rządu ludowego w Lublinie, i Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, a także później dowództwo wojskowe w walczącym w okrążeniu Lwowie. A więc była to pierwsza, można powiedzieć, ponadzaborowa władza, a że należała do wodza naczelnego, no to tak kształtowała się nasza historia, ponieważ to Wojsko Polskie było tym pierwszym, podstawowym i najważniejszym czynnikiem państwowotwórczym w tym okresie. Mamy w zbiorach muzealnych i dzienniki, i pamiętniki, i z okresu walk legionowych, i z okresu walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej. Są oczywiście niezwykle ważne dokumenty, tak jak ten, o którym przed chwilą mówiłem, ale to nie papier jest zwykle najbardziej interesujący w całym muzeum. Zwiedzający najchętniej lubią oglądać takie przedmioty, które są trójwymiarowe, które najlepiej jakby się jeszcze ruszały i które będą mogły coś ilustrować, coś pokazywać. I wśród tych najrozmaitszych elementów mamy broń, ekwipunek, oporządzenie. Mamy maszynę drukarską, taką samą, na jakiej Józef Piłsudski drukował robotnika przez 10 lat. To był ewenement w okupowanej ówczesnej Polsce, żeby przez 10 lat w różnych miejscach Rzeczypospolitej było wydawane tajne pismo. Taką samą maszynę pokażemy na wystawie. Mamy również cały komplet wydrukowanego robotnika, wszystkie numery, ulotki, dodatki specjalne, a więc udało się to zgromadzić i będzie można zobaczyć, jakież to jest ogromne bogactwo. Mamy mnóstwo najrozmaitszych przedmiotów używanych i przez Józefa Piłsudskiego, i na przykład przez żołnierzy na froncie wykonywanych, sztuka okopowa. Są obrazy, są dzieła rzeźbiarskie, które i powstawały i po wojnie, i w czasie walk na froncie. Pokazujemy tutaj mnóstwo ciekawostek. Jest kawałek szyny kolejowej z Huty Piłsudski i jest pudełko po cygarach produkowanych w Stanach Zjednoczonych z napisem Cygara Piłsudski. Są wkładki kolorowe do batoników Milky Way, które zawierały znaczek z ucieczką Józefa Piłsudskiego z więzienia w Petersburgu, i tak dalej, i tak dalej. Tych przedmiotów mamy około 20 tysięcy zgromadzonych w muzeum, z czego 1/3 to są dary od osób prywatnych, które przynosiły często najcenniejsze pamiątki rodzinne, fotografie, odznaczenia, ordery. No, jest komplet na przykład orderowy wiceministra przemysłu i handlu Franciszka Doleżala, który negocjował kontrakty na budowę polskich transatlantyków we Włoszech, za które płaciliśmy
węglem polskim. No, no mnóstwo tych rzeczy jest. No trudno, żebym te 20 tysięcy eksponatów opisywał w ciągu tak krótkiej chwili. Może przejdźmy, zobaczymy, jakie to są eksponaty. Pani Katarzyna Rogalska, dział zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Witam Panią i zachęcam do podzielenia się informacjami o Waszych zbiorach. Dzień dobry Państwu. Muzeum Józefa Piłsudskiego od 2009 roku gromadzi różne darowizny od osób z Polski, z Europy i z całego świata. Przez ostatnie 9 lat zgromadziliśmy, jeżeli chodzi o same darowizny, 7855 obiektów i chcieliśmy Państwu zaprezentować kilka najciekawszych właśnie obiektów z naszych zbiorów, jeżeli chodzi o darowizny, ale też będą tutaj zakupy. Muzeum ma w swoich zbiorach książki, fotografie. Może przedstawimy tutaj kilka najciekawszych. Jedna z nich to jest o Józefie Piłsudskim na Syberii, autorstwa Lepeckiego z 1936 roku. I częścią składową tej książki są także litografie Zdzisława Czermańskiego, które są zatytułowane Józef Piłsudski na Syberii. Jest to 12 plansz, bardzo ciekawe. Jest tajga, etap, wieczory, więzienie, zesłanie. Tak, i to są właśnie te litografie, które są częścią składową książki Lepeckiego, Piłsudski na Syberii. Mamy też bardzo ciekawą książkę, która później została niedawno, kilka lat temu, wydana jako reprint. Jest to ilustrowana kronika Legionów Polskich 14-18, też z 1936 roku. Jest bogato ilustrowana, są opisy różnych bitew, tak? Ta książka też stanowi dla nas bardzo ciekawe źródło, jeżeli chodzi właśnie o ilustracje, tak? O rozpoznawanie różnych postaci czy miejscowości. Muzeum gromadzi także pocztówki, fotografie. Mamy takich obiektów bardzo dużo. Gromadzimy je w takich specjalistycznych segregatorach, żeby dobrze dbać o nasze obiekty, żeby obiekty, które zostają nam przekazane jako darowizny, żeby też były i zabezpieczone dla przyszłych pokoleń i później udostępniamy je także i na wystawy czy do publikacji. Tutaj jest akurat bardzo ciekawy segregator tylko z samymi fotografiami legionowymi. Są to zarówno i dary, i zakupy. Dalej mamy, muzeum także ma bardzo dużą kolekcję nakryć głowy. Niektóre nakrycia głowy są to zakupy, niektóre są to dary. Te dwie czapki, które prezentujemy tutaj Państwu, to akurat są dary. Ta czapka jest ofiarowana przez panią Krystynę Pawłowską z Krakowa. Dostaliśmy ją w 2013 roku i należała do ojca pani Pawłowskiej, do pana Ferdynanda Pawłowskiego, który był oficerem w Legionach oraz był lekarzem. Następna czapka. Jest to czapka jeden z naszych nowszych nabytków, darowizn. Jest to czapka Halepczyka, przekazana w sierpniu tego roku do naszych zbiorów. Do naszych zbiorów właśnie cały mundur został przekazany jako darowizna od pani Anny Gozdowskiej. Mundur ten był własnością jej męża i dostaliśmy kurtkę mundurową, spodnie, czapkę oraz jeden owijacz. Następnie dalej jest bardzo ciekawa kolekcja sztuki okopowej. Sztuka okopowa są to przedmioty, kiedy legioniści na froncie mieli jakąś chwilę wolnego czasu, tak, i wtedy po prostu mogli wykonywać z różnych przedmiotów no, takie obiekty, które można by, że tak powiem, zaliczyć do sztuki. Na przykład z pocisków artyleryjskich wykonywano różnego rodzaju wazony, mniejsze, większe, ten jest bardzo ciekawy. To też jest darowizna naszego kolegi z muzeum, Łukasza Suski. Nasz kolega przekazał sporo takich właśnie obiektów, które należą do sztuki okopowej. To jest wazon akurat z motywem nenufarów, który nawiązuje do secesji z pocisku artyleryjskiego, austriackiego. Tu jest kolejny taki wazon z kwiatkami. Ciekawe też były krucyfiksy. Mamy mniejsze, większe. Ten akurat jest o tyle ciekawy, gdyż wiadomo, kto go wykonał. Został wykonany podczas kampanii wołyńskiej przez Stefana Kieruzala, który był legionistą i został ranny w 1916 roku podczas kampanii na Wołyniu właśnie pod Kostiuchnówką. Są także popielniczki, są bransoletki. Jest mnóstwo pierścionków, broszek, przypinek, dewizek od zegarków właśnie wykonywanych w ramach tej sztuki okopowej. To jest jeszcze bardzo ciekawy scyzoryk, też wykonany na Wołyniu.
z 1916 roku. Są napisy, jest data, jest Wołyń, jest Polska i też tak właśnie nawiązuje swoim kształtem do szrapnela. Po drugiej stronie możemy zauważyć orła legionowego z literą S bez korony. W muzeum też gromadzimy różne takie mniejsze przedmioty, jak tutaj te, które widzimy, są to modlitewniki, na przykład modlitwy legionów polskich. Został nam przekazany razem z kościaną zakładką za zezwoleniem biskupa Władysława Bandurskiego, 1915 rok. Modlitewniki też, to jest wcześniejszy, w takiej kościanej oprawie. Ten akurat jest z 1910 roku, złocone ma krawędzie. W naszej kolekcji muzealnej też mamy bardzo dużo kalendarzyków. Kalendarzyki z 17 roku, 1918 oraz kolekcja przycisków szklanych. To jest jeden właśnie z ciekawszych, Boże Zbaw Polskę. Dalej mamy, muzeum także gromadzi plakaty, malarstwo, grafikę. I tu jest jeden właśnie z przykładów. Jest to akwarela autorstwa Zygmunta Rozwadowskiego, który był artystą, był także żołnierzem Legionów Polskich, był także projektantem czapki oraz orła pierwszego pułku ułanów legionowych. No i tu właśnie jest akwarela autorstwa właśnie Zygmunta Rozwadowskiego z 1916 roku. Panie profesorze, zaczęliśmy mówiąc o eksponatach od wspomnienia dokumentu z 11 listopada 1918 roku, ale to nie jedyny dokument, na który chciałby pan zwrócić dzisiaj uwagę. Tak, takich dokumentów mamy, no jeśli nie dziesiątki, to setki, a może nawet i tysiące. I jest wśród nich dokument wyjątkowej rangi. To jest odpis sporządzony przez adiutanta Józefa Piłsudskiego, Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, odpis wniosku do komendy 4 Armii Austriackiej sporządzony przez dowództwo cesarsko-królewskiej komendy legionów, która daje charakterystykę Józefa Piłsudskiego, odmawiając przyznania mu tego odznaczenia. I jeżeli można, to przeczytam, jeśli nie cały dokument, to charakterystyczne zdania. Oficer legionowy 6 rangi, brygadier Józef Piłsudski, posiada wprawdzie przymioty wojskowe i zasługi przemawiające za udzieleniem mu najwyższego odznaczenia. Niemniej jednak w obecnej chwili muszę wypowiedzieć się przeciwko podaniu go do dekoracji, a to z następujących przyczyn. Piłsudski dowodzi 1. brygadą legionową, która różni się całkowicie duchem i usposobieniem od 2. i 3. brygady. Stanowi on wraz ze swoją brygadą ów czynnik, który dążąc do zupełnie wolnej i niezależnej Polski, uważa kierunek austrofilski jedynie za środek do celu, gotowy w każdej chwili przyjąć inną, bardziej dogodną lub wyglądającą na dogodną orientację. A w następnym zdaniu mowa jest o tym, że te niepodległościowe dążenia Józefa Piłsudskiego są nazwane fantastycznymi zamysłami Józefa Piłsudskiego. Mówimy więc o dokumencie wagi historycznej, który niejako do pewnego stopnia przewidział to, co działo się w kolejnych latach, i ten dokument, a także inne, będzie można obejrzeć w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, do którego, jak rozumiem, pan profesor zaprasza na otwarcie. Zapraszamy na przyszły rok. To już wydaje się w perspektywie 10 lat tworzenia i budowy muzeum, że to już jest niedługo. W każdym razie na pewno zmieścimy się w tym okresie, który no, jest w dalszym ciągu stuleciem wielkiego procesu odzyskiwania i tworzenia odrodzonej Rzeczypospolitej. Czyli zapraszamy na rok 2019 na otwarcie do Sulejówka. Tak jest. Zapraszamy wszystkich Państwa. Mamy nadzieję, że do jesieni przyszłego roku zdążymy urządzić wystawę. No a wszystkich chętnych, którzy chcieliby jeszcze przekazać jakieś eksponaty czy pamiątki związane z życiem i dokonaniami Józefa Piłsudskiego, zachęcamy do przekazania ich do Muzeum Józefa Piłsudskiego. Dziękuję bardzo. Profesor Grzegorz Nowik. Dziękuję bardzo. Do widzenia.